Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. W Warszawie, drodzy Państwo, jakieś 1,5 stopnia powyżej zera i coś z nieba lecące, czego trudno określić, czy to śnieg, czy to deszcz, tak czy inaczej szarzyzna, zima i żaden kwiecień, a w Rzymie 13 stopni w tej chwili, jak zerkam na pogodę. Nie wiem, czy słońce, ale o tym, czy jest ciepło i co dzisiaj w Rzymie ważnego będzie się działo, opowie Państwu Michał Kłosowski, którego znają Państwo oczywiście i z poranka 7-9 i z magazynu Wszystko, co najważniejsze. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. No to jak, ciepło macie tam w tym Rzymie? Chyba jakaś zima przyszła, bo w tej części świata okazuje się, że grad, deszcz i śnieg ostatnimi dniami, godzinami, więc wcale tak różowo nie jest. Czyli te 13 stopni to ściema? Kłamią mnie tu w internetach? Nie, 13 stopni jest, ale leje od kilku dni, pada, pogoda jest londyńska i jest mroźny, zimny wiatr, który niestety sprawia, że jest trochę... Co wy wiecie o zimnym wietrze w tym Rzymie? No nic, drogi Michale, zimny wiatr to jest w Polsce, ale my teraz nie o wietrze, nie o pogodzie, chociaż miło się gawędzi. Dziś do Rzymu, do Watykanu przybywa, w zasadzie już przybył, ale pojawi się na konferencji specjalnej, na audiencji u papieża Franciszka, prezydent Andrzej Duda. Z czym pan prezydent przyjeżdża i w jakim celu do Watykanu? Zdaje się, że jest to element pewnego rodzaju ofensywy dyplomatycznej, która bierze też pod uwagę najważniejszych przywódców religijnych świata. No i mówiąc w skrócie, no, prezydent Duda będzie chciał przekonać papieża Franciszka pewnie do bardziej stanowczych słów potępienia rosyjskiej agresji, których, jak wszyscy wiemy, ostatnio bardzo ze słów ze strony papieża brakuje. No właśnie, bo w Polsce mamy takie przekonanie, no nie wiem, czy jako mogę powiedzieć, że szerzej, ale niech będzie, postawię taką tezę, że papież za mało mówi o tym wprost. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski mówi dzisiaj w portalu wprost.pl, że brakuje tu takiego głosu proroka, który nazwałby, co jest czarne, co jest białe, a nie mówił ogólnie o dramacie wojny, co jest oczywiście ważne, ale jakoś takie okrągłe. Tak, oczywiście i z moich informacji wynika też to, że papież bardzo ostrożnie dobiera słowa w tej sytuacji z jednego bardzo prostego powodu, to znaczy on wciąż wierzy w działania dyplomatyczne, wciąż konsultuje swoje wypowiedzi z sekretarzem stanu i szefem papieskiej dyplomacji, a jak wiadomo, dyplomację da się prowadzić wtedy i dialog wtedy, kiedy jest druga strona do tego. No i myślę, że tu się pojawia główny problem w myśleniu Franciszka, czy całej jego szerzej otoczenia, bo po prostu w Moskwie nie ma z kim rozmawiać, mimo że Rzym bardzo by tego chciał. Jak wyglądają dzisiaj te dyplomatyczne działania, czy to papieża Franciszka, czy to jego otoczenia kardynalskiego? No to jest świetne pytanie, bo dyplomacja lubi ciszę, natomiast mówicie tutaj w Rzymie teraz, że w zasadzie światła nie gasną w tych pokojach, które zajmuje służba dyplomatyczna Watykanu. To jest trochę taka sytuacja, w której arcybiskup Gallagher i kardynał Parolin starają się, jak mogą, połączyć różne zwaśnione strony. Parolin jeździ, gdzie może, kardynał Parolin jeździ, gdzie może, spotyka w Dubaju też przywódców świata, stara się połączyć ten dialog i się rozpocząć. No ale z tego, co wiem, póki co jest to bardzo, bardzo trudne i nie przynosi rezultatów, mówiąc zupełnie wprost. Gdzieś tam w tych wszystkich esejach poświęconych pewnemu rozumieniu dyplomacji według papieża Franciszka mówi się sporo, że wpływ niemały ma profesor Andrea Riccardi związany ze wspólnotą Sant'Egidio. Czy to prawda i czy takie jest właśnie sprowadzenie dyplomacji papieskiej w tym zakresie do apelowania o pokój, do potępienia, co oczywiście zrobił papież, jeśli chodzi o potępienie wojny jako bezmiaru zła, wystarczy na dzisiejsze czasy, bo może jest trochę tak, że my z perspektywy Polski, z perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej za dużo oczekujemy od papieża, by angażował się w wskazywanie palcem, kto jest agresorem, kto nie. My od tego mamy polityków, od tego mamy media, od tego mamy NATO, ktoś może powiedzieć.
Tak i nie, bo nic nie zwalnia moim zdaniem. Tutaj jestem bardzo krytyczny. Oczywiście jako obserwator, jako dziennikarz tych zachowań po prostu uważam, że one są nieskuteczne. Ja mówię o zachowaniach Stolicy Apostolskiej. Natomiast oczywiście masz rację, mówiąc, że no, papież nie jest od tego, żeby wskazywać, kto jest winien, tylko żeby wskazywać na cierpienie ofiar. Natomiast źródła tego to oczywiście profesor Ricardi, który ma swoją bardzo jasną filozofię. Pamiętajmy, to jest historyk, politolog, to jest człowiek, który wykuwa tą watykańską myśl społeczno-polityczną, ale ona się bierze z dużo wcześniejszych tak naprawdę źródeł Soboru Watykańskiego II i chociażby to widać w ostatnim dokumencie papieża Franciszka, Fratelli Tutti, takiej próby odejścia od poprzedniego myślenia chociażby o wojnie, koncepcja wojny sprawiedliwej, która przez całą historię Kościoła ostatnich 200 lat się pojawiała, więcej niż 200 lat się pojawiała, no, została w zasadzie zniesiona przez papieża Franciszka tą w encyklice Fratelli Tutti. No i myślę, że tu jest podstawowy błąd, bo znaleźliśmy się w sytuacji, w której, i mówię to ze zdumieniem, Kościół trochę chyba globalnie nie wie, jak się odnieść, bo skoro nie ma wojny sprawiedliwej, to również każda wojna jest złem, no to mamy faktycznie problem. Nie możemy nazwać agresora agresorem po imieniu i nazwisku i obrońcy obrońcą. Musimy mówić ogólnie i stąd, wydaje mi się, wynika kłopot. No właśnie, kłopot też wynika może z wyjętych z kontekstu, ale jednak słów papieża Franciszka, w których krytykował czy to sankcje, czy zwiększanie wydatków na zbrojenia. Rozumiem, że w takim idealnym świecie ani jedno euro, ani jedna złotówka nie powinna być przeznaczona na nabój, który może zabijać, no ale świat mamy jaki mamy i z polskiej perspektywy, czy perspektywy nawet szerzej Europy, trudno zrozumieć takie podejście, by no co teraz, jeśli mielibyśmy pójść za radą papieża, to co, to mamy się rozbroić, mamy nie inwestować w te nasze myśliwce, czołgi i żołnierzy? Tak. Tak, odpowiedź brzmi tak. To znaczy, oczywiście przestrzenie jest świata polityczno-społecznego, który jest bardzo złożony, skomplikowany. My musimy mieć narzędzia do tego, żeby się bronić, bo ktoś może nas zaatakować. Natomiast myślenie Kościoła, myślenie papieża, myślenie Watykanu dzisiaj, tutaj jeszcze raz podkreślę rolę Fratelli Tutti w takim ogólnym patrzeniu na tę sytuację, jest takie, że nie. Że to nie jest tak, że to jest właśnie problem, przed którym stoimy od 2000 lat. Myślenie o tym, że wojna jest koniecznością. Kościół i papież Franciszek mówi, nie, wojna nie jest koniecznością, wojna jest złem. Musimy robić wszystko, żeby wojny nie było. Nie możemy wysyłać zbrojenia i tak dalej. Czy jest to naiwne? Moim osobistym zdaniem tak, jest to naiwne. Jest, że jest w Kościele coś takiego jak grzech naiwności, świadomie czy nieświadomie popełniany. Wydaje mi się, że taki świat idealny no nie zaistnieje, oczywiście, zwłaszcza w naszej części Europy, która ma taką, a nie inną historię. Skrwawione ziemie Timotego Snydera przecież są świetnym tutaj przykładem. Natomiast no, akurat w tym jednym momencie jestem w stanie papieża zrozumieć i bronić, bo jednak papież jest do tego, żeby wskazywać każde możliwe zło i próby jego naprawienia. I inwestycje w zbrojenia takim złem są po prostu, bo one eskalują kolejne dalsze zbrojenia i nie wiadomo, kiedy się to się skończy. Akurat ten fragment papieskiego nauczania czy działania jest dla mnie zrozumiały. To znaczy każde dozbrojenie, każda inwestycja w amunicję, każda militaryzacja języka nawet, to są rzeczy, wobec których papież musi jasno powiedzieć nie. I to jest jedyna rzecz, której jestem w stanie naprawdę bronić i zrozumieć też jako dziennikarz, obserwator, człowiek, który próbuje tą rzeczywistość dekodować, bo po prostu każdy w tej logice, wyłącznie w tej logice, w logice mówienia o tym, że musimy się każdemu złu przeciwstawiać, każdemu złu, niezależnie kto go dokonał, wówczas każda złotówka wydana na amunicję jest złem. To, że w rzeczywistości wiemy, że musimy się jakoś bronić, to jest inna rzecz. A to jest zmiana myślenia, do której nawołuje papież Franciszek, całościowego myślenia o tym, żeby inaczej zarządzać naszym całym światem, właśnie po to, żeby wojen unikać. No a to już jest temat pewnie na jakąś inną, dłuższą jeszcze rozmowę. Tak, to prawda. Też tę inną, myślę, dłuższą rozmowę jest takie zderzenie tego, czy każdy, nawet najlepszy prorok dzisiejszych czasów, bo myślę, że tak można odbierać słowa papieża takie codzienne, musi być też zawsze świetnym dyplomatą i w każdej sprawie mówić precyzyjnie to, na co czekamy. Oczywiście, że z naszej perspektywy jest to dość niezrozumiałe.
może w perspektywie trochę szerszej, człowieka, który też niekoniecznie jest związany z tym rejonem świata i Europy, jest trochę ten dystans paradoksalnie pozwala trochę inaczej na to spojrzeć, no ale tego pewnie nie rozstrzygniemy. Chciałem ci zapytać jednak, Michale, nie tylko o papieża, ale też o to w ogóle, co we Włoszech mówi się, pisze o tym, co dzieje się dzisiaj na Ukrainie, w Ukrainie i w naszym kraju. No bo z jednej strony agresja, z drugiej też nie ma co kryć, że im koszula dalej od ciała, tym zrozumienia mniej. W Paryżu, w Lizbonie czy w Rzymie pewnie nie ma takiego aż strachu i przejęcia przed tym, co robi Putin, niż tak jak jej strach czy lęk jest w Warszawie, Talinie czy Rydze. Strachu nie ma, to prawda. Jest na pewno zaskoczenie, w jakimś sensie przerażenie, ale trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, ja mam wrażenie, że opinia publiczna od 24 lutego wykonała niezwykłą zmianę, to znaczy wszystkie media we Włoszech, od mediów telewizyjnych, przez media papierowe, to było zwłaszcza widać podczas tej wizyty premierów w Kijowie, zrobiła niezwykłą woltę pod względem politycznym, to znaczy innego patrzenia na nasz region. Ja mam takie wrażenie, że część, nie wszyscy, ale myślę, że coraz większa część i dziennikarzy, zarówno chociażby telewizji RAI, jak i gazet, nawet takich gazet jak Corriere della Sera czy La Repubblica, zaczęło dostrzegać, że mieliśmy rację, że Władimir Putin wcale nie jest, my jako Europa Środkowa, że Władimir Putin wcale nie jest takim człowiekiem, jakim jest Mario Draghi i tak dalej. Chociaż oczywiście Mario Draghi wczoraj zakomunikował głośno, że rozmawiał z Władimirem Putinem, no i wyczuł zmianę w jego głosie. Abstrahując od tego, czy to prawda, czy nie, widać zmianę w opinii publicznej i te obrazki wszystkie, obrazki Mariupola, te straszne zdjęcia Mariupola, dzieci, uchodźców, one spowodowały, że w ciągu tego miesiąca opinia publiczna we Włoszech, ale we Francji też, w jakimś stopniu, tutaj we Włoszech mogę to powiedzieć z autopsji zdecydowanie, zmieniła swój punkt widzenia na naszą część Europy o 180 stopni, naprawdę. Kwestia uchodźców, kwestia pomagania uchodźcom, migrantom z Ukrainy, ale też kwestia polityczna. Ja proszę wybaczyć takie bardzo jasne stwierdzenie, nigdy nie sądziłem, że zobaczę zdjęcie premiera Morawieckiego, premiera Kaczyńskiego, premiera Petra Fiali, czy innego przywódcy Europy Środkowej na pierwszej stronie najważniejszych wydań europejskich, włoskich gazet w kontekście innym niż negatywnym. A tutaj te zdjęcia pojawiają się od raz na jakiś czas. Oczywiście ta wyprawa pociągowa premierów była takim punktem przełomowym i one są w zupełnie innym kontekście. One mówią, pokazaliście nam, jak się zachowywać. Pamiętam, był taki tytuł, zdaje się, to było Il Messaggero, które napisało, że Europa Wschodnia, dla nich jesteśmy Europą Wschodnią, pokazuje nam, czym są wartości europejskie. Więc to jest dla mnie bardzo niezwykła sprawa. I mam też takie wrażenie, że ta wizyta prezydenta Dudy, która będzie dzisiaj się odbywać w Watykanie, spotkanie zarówno z papieżem Franciszkiem, jak i potem z kardynałem Parolinem, może jakiś sukces przynieść. Nawet taki, że faktycznie dziennikarze włoscy zobaczą, że to jednak nie jest taka Europa, jaka im się wydawała, bo też nie ukrywajmy, że Rosjanie swoją pracę propagandową robią, ale na szczęście dla nas, dla naszej części Europy, przegrywają. I myślę, że to jest taki dobry wątek na ten dzisiejszy poranek. Tak, oby tak się wydarzyło, jeśli chodzi o tę nieskuteczność rosyjskiej propagandy i oby ta wizyta prezydenta Dudy w Watykanie poza pięknymi pewnie zdjęciami i podniosłymi słowami dała też jaśniejszy nieco wydźwięk, jeśli chodzi o odbiór tego, jaki sygnał wysyła w świat papież Franciszek. Pilnuje sprawy na miejscu w Rzymie Michał Kłosowski. Dziękuję serdecznie ci, Michale, za tę rozmowę, no i życzę dobrego dnia w tym zimnym 13-stopniowym Rzymie. Bardzo dziękuję, Marcinie. Dobrego dnia wszystkim Państwu. No i cóż, trochę słońca, jak będzie, to Państwu prześlę. Do usłyszenia. 7:09. Twój początek.